Miasto Ełk, w czasach staropruskich Łekiem, zostało założone w czasach średniowiecza, kiedy krzyżacy na wyspie na Jeziorze Ełckim postawili swój zamek. Nad brzegiem jeziora znajdowała się osada rybacka, a do zamku można się było dostać przechodząc przez most. Zamek zachował się do dzisiaj, jednak po licznych przebudowach, zwłaszcza w XIX wieku, utracił swój pierwotny charakter i tylko jego mury zachowały styl gotyckiej warowni. Wieża Cichła, wieża wodna, znajdująca się w krzyżowaniu ulic 11 listopada i. Tajki, powstała w 1895 roku. Jedna z najlepiej zachowanych wież ciśnień na Mazurach. Obiekt figuruje w rejestrze zabytków. Wieża była eksploatowana aż do lat 70. XX wieku, gdyż dopiero wtedy w mieście powstał nowoczesny system wodociągowy. Podziemny Oldie jeziorem ełckim Zostało splądrowane, spalone, a ludzi wzięto w jasyr. Część mieszkańców zdołała ukryć się na Zamku Ełckim, zanim Tatarzy przypuścili atak na miasto. Byli tam bezpieczni, ponieważ most wiodący do zamku spalono w obliczu zagrożenia, a innej możliwości dotarcia do zamku nie było. Z zamku ruszyła pomoc dla euczan wziętych w Jasyr. Kościół Najświętszego Sowego w Ełku – największy i najstarszy kościół w Ełku. Wybudowany w stylu neogotyckim w latach 1847-1850. Przebudowany w latach 1922 do 1925 po zniszczeniach wojennych i pożarze z 1914 roku. Do 1945 Świątynia Ewangelicka, po II wojnie światowej Polski Kościół Rzymskokatolicki.